zespołu Ruchu, no, chcącego cały czas wygrzebać się z tej strefy spadkowej. Rof nie powiększył przewagi nad zespołem niebieskich, a piłkarze już rozpoczęli spotkanie w Łodzi. Przy Radwańskim. Ładne zagranie na prawą stronę. Odważnie Banaszak, dobrze uprzedził obrońców. Jeszcze Przemysław Banaszak ślizgiem. Ratują wszystko niebiescy, wybijają na aut. Bardzo blisko tutaj pierwszej bramki w drugiej minucie meczu. Ale ryzykują, zerknijmy na to zachowanie Przemka Banaszaka. No wszedł tutaj miał dużo szczęścia, drzwiami, można powiedzieć, z tego prawego skrzydła tę akcję. Dobra centra. Bieg spokojnie, walczy w środku pola, ostro zaatakował Kato, arbiter widzi przewinienie, pokazuje, żeby grali dalej piłkarze Ruchu, próba zagrania w uliczkę. Błąd obrońcy, Mateusz przewrócił się, atakowany z tyłu, ryzykuje Mateusz. Wrócił grę, pokazuje z prawej strony Banaszak, zagraj do mnie, tam właśnie ta piłka leci na Banaszaka. Ścina Banaszak od razu, ale tutaj chyba troszkę za daleko wypuścił piłkę, tak poradzili sobie obrońcy Widzewa. Cały zespół Ruchu czeka na Widzewiaków na własnej części boiska. Banaszak znowu w akcji ofensywnej, świetnie do Amejoła, Amejoł ścina do środka, szuka jakiegoś rozwiązania. Michael cały czas przy piłce, Amejoł, Amejoł pomiędzy nogami obrońców, ale chyba za bardzo przeciągnął. Podciąga troszkę tę akcję w stronę środka boiska, rozgląda się, będzie długa piłka za plecy Pięczka. Pięczek lewą nogą, tutaj bardzo niebezpiecznie. Znowu jakieś dziwne zagranie. To Hejka to atakowany. Do Amejoła. Próbował tam zaczarować w narożniku boiska Michael, ostatecznie piłka pod nogami Radwańskiego. Będzie dośrodkowywał Radwański na drugi słupek, ale tam Banaszak zmienił pozycję w ostatniej chwili. Dominacji Widzewa, nie ma też dominacji Ruchu, ta gra jest szarpana, mało piłki nożnej, w piłce Adam nożnej niestety. Niestety bardzo źle przyjął piłkę i Paweł Mandrysz wbiega, bardzo groźna piłka, bardzo groźna. Stawia się do tych górnych piłek, zawsze jest w tym miejscu, w którym być powinien i tutaj swój zespół ratuje z takich sytuacji, no niestety gorzej jest w ofensywie. Teraz jest piękny cross, bardzo ładny cross. Ale tutaj wygonił się absolutnie. Zaryzykować uderzenie. Kto nie ryzykuje? Uwaga, niebiescy. Uwaga znów. Mandrysz. Brawo. W lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Tu widzimy ten moment, w którym oszukał. Świetnie zrobił to chyba nawet elastiką w wykonaniu Michaela, ale źle dziubnął piłkę do dośrodkowania. Kiedy czas leci nam tak szybko. Francuzi to nazywają déjà vu. Tak, niestety, niestety trochę tak. Teraz też déjà vu, bo Michael dobrze tutaj zapresował. Wolsztyński w polu karnym. Do lewej nogi Wolsztyński wystawia Michalskiemu. Go! Mateusz Michalski 1-0 Widzew. W 30 minucie wychodzi na prowadzenie. Bardzo ważna bramka zespołu Widzewa. Bardzo ważny gol Mateusza Michalskiego. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Spokojnie. Zakręcił Wolsztyński i wyłożył idealnie. Świetnie. A dzisiaj w studiu przed tym meczem Kamil Tlaga mówił, no Mateusz Michalski, przecież ci chłopcy nie zapomnieli, jak się gra w piłkę, to musi gdzieś tam w nich siedzieć, muszą pamiętać to i Michalski kolosalny doskonale. Błąd dwóch obrońców Ruchu, jakby nie wiedzieli, że Wolsztyński przekłada na lewo, poszli na prawą nogę. Kalendariusz opiszą na Twitterze, że jest pan w formie, jak zawsze. Tak? To się cieszę, bo jest 2-0. Pięknie to rozegrali Widzewiacy, ale chorągiewka w górze niestety. No, byłem przekonany, że gol jest prawidłowy, obejrzyjmy. Wygrana główka. Ale gdzie tu spalone? Chyba przy tym lewym pierwszym słupku. To nie mogło być mowy o tym, żeby Zieleniecki był słupek, ale nie brał udziału na zawodnik. Zobaczmy. No, tu jest no tu trudno z tej kamery cokolwiek osądzać. Najszybciej wyprowadzić kolegów do ataku, ale po prostu nie ma z kim tego zrobić. O ile Pięczek jest aktywny. Koszmańczyk. Trzeba przyznać, że Chorzowianie nieźle ależ sobie radzą, ależ to był na przechwyt. I Dzik zablokowany. Daje się w tym grę w
wciągnąć. Długa piłka na Pięczka, dobrze ustawiony Marcel, ale piłkę kieruje wprost pod nogi Foszmańczyka. Woła sobie tu Foszmańczyk z prawej strony już Lechowicza. Ten przy piłce. Lechowicz pole karne, proszę, ale przerzucona ta piłka. Ale jaka niebezpieczna. To jest pana ulubione słowo, panie Dariuszu. Niebezpieczna? Wiemy o tym. Tak jest. Seksualna niebezpieczna, tak znam te tytuły. Żal mi piłkarzy Ruchu, bo naprawdę zaprezentowali się przyzwoicie, walczą o utrzymanie w drugiej lidze. Bardzo dobrze zyskał tutaj dużo pola gry. Ale co tutaj Adam zrobił w ostatniej fazie? Jeszcze piłka pod nogami Banaszaka. Banaszak ma oskrzydlenie od Turzynieckiego. Dobra piłka Turzynieckiego, wychodzi z bramki. Dawid Smuk, tutaj Michalski jeszcze czaruje w polu karnym, wypchnięty przez Pawła Mandrysza. Wznowienia trochę irytują. Nie wiem jak ciebie. Przy linii bocznej. Dobrze, zaczął Banaszak, wyżej głowa. No proszę, ta druga centra była zaskakująca. Dzieje się dzisiaj w piłkarskim świecie, zwłaszcza w Polsce. Coś mnie uwierało w kurtce, pod kurtką to piórka mi obrastały. Zobaczmy, Turzynieński ścina do środka. Niepotrzebny się Radwański przed nogi, ale dobre uderzenie. Dobrze. Prawego obrońcy. No i zaryzykuje stwierdzenie, że to był pierwszy strzał Turzynieckiego w tej rundzie. Później się zatrzymuje, oddaje piłkę. Dobra centra. Tanżyna, szuka Tanżyny, było, piłka w polu karnym. Nie było wyskoku. Nie. Swoją akcję na połowie Widzewa, a kibice pod zegarem budują choreografię pierwszą. No, ale to jest bardzo ładne zagranie. No, wchodził na głowie gości. Błąd Turzynieckiego. Będzie szansa na kontrę. Foszmańczyk, ale niebezpiecznie. Uwaga, z Pięczkiem jeden na jednego, ale sprytnie to rozegrali. Foszmańczyk! Uratowaliśmy się. Jak obejrzycie to Państwo jeszcze raz z nami, uwaga. Jeszcze jedna centra. Kto sobie poradził? Bardzo blisko teraz goście zdobycia wyrównującej bramki. Tak. No niebezpiecznie teraz w ostatniej minucie. Piłkarz świetnie tutaj wyskoczył. Bardziej po stronie Widzewa. Bo Ruch pokazał już tutaj kilka dobrych akcji. Kato za długo tutaj, ta zabawa niebezpieczna. Musi to wybijać Wolański. Niepotrzebnie tutaj widzę, w ogóle doprowadza do takich sytuacji. Banaszak wyprzedza świetnie. Banaszak sam na sam. Banaszak! 2-0, 60 minuta. Gol absolutnie z niczego. Przemysław Banaszak wyprowadza zespół na dwubramkowe prowadzenie. No i tutaj chorzowianie już mogą sobie podziękować, bo proszę bardzo, trzech zawodników Ruchu, nikt nie mogli się zdecydować, kto będzie podchodził do naszego napastnika. No i teraz Banaszak pokazuje, że słyszy dobry. Ale jak świetnie, no tak się zachowuje napastnik, panie Dariuszu. Dzień dobry, to jestem napastnikiem, no tak mógłbym właściwie powiedzieć. Popełnił tam błąd Bartłomiej Kulejewski, on był blisko piłki. Tych trzech zawodników w tej chwili. Kato puszcza piłkę Foszmańczykowi. Za dużo ma miejsca, za dużo swobody ma Foszmańczyk. Znalazł Walski. Swobodnie tu Walskiego w środku pola. Walski, lewa noga Walski, ale sam prosto w ręce Wolańskiego. Niepokoją mnie te momenty, w których tak dużo miejsca zostawia się w środku Oddajemy pola. Oddajemy inicjatywę po prostu. Proszę, teraz Wolsztyński świetnie uruchomił Michalskiego. Widzę w kontrataku, czuje się już dziś bardzo podanie. Dobrze, ale wyblokowany Wolański. Jest Wolsztyński, jeszcze w tej akcji Wolsztyński. 4 metry obok słupka. Leży Mateusz Michalski, a Wolsztyński woła kibiców, nawołuje do jeszcze głośniejszego wsparcia. No umie się znaleźć Wolsztyński, wie gdzie tutaj jest kierowa. Christo, pierwsze kontakty z piłką nominalnego pierwszego kapitana zespołu Widzewa. Pięczek, dobra próba prostopadłego zagrania, dobra szybkość Michalskiego. Kochej Kato, ależ tutaj było blisko. Ale proszę, no to jest jakaś akcja, to jest jakiś pomysł. Bardzo dobrze tutaj wybrał przede wszystkim Marcel Pięczek, ale on to umie, bo jeszcze tutaj dobra próba rozegrania przez Dario Christo. Ale... W środku pola. Jeszcze raz. Prawa strona odsłonięta, uwaga. Dobra centra na 5 metr, prost w ręce, ale trzeba... Walski. Proszę, jaki błąd. Zaatakowany, ale Michalski. To brak komunikacji między piłkarzami Ruchu. Świetna piłka do Przemka Banaszaka. Ten próbuje dograć, ale... 6 minucie.
Dario Cristo! No i tam atakowany bramkarz. Ale pokazuje się Kędziora do gry. Mandrysz ścina do środka, goni go Pięczek, nie dogonił Kato, uwaga, niebezpiecznie przed polem karnym, doskonale, Patryk Wolański. No nie miał tutaj dużo pracy w tym spotkaniu, no ale no właśnie, to jest zawodnik, który kiedy trzeba, no to robi takie rzeczy jak ten. 18 metrów, bardzo ładny strzał, nie wiem. Swoją przewagę na boisku, być może jeszcze jedną bramką, Cristo, duża chęć do gry po wejściu na boisko, o Cristo, świetna piłka, ale sędzia podnosi chorągiewkę. Wełna, przygotowany do wejścia na boisko. Dobrze sobie tutaj radzi w przyjęciu Wolsztyński, układa piłkę na lewej, nawija zawodnika ruchu, prawa noga Wolsztyński, ta teoretycznie słabsza, ale... Zamach, odegranie do boku, świetna byłaby akcja. Obciął się teraz z piłką środkowo obrońca ruchu Chorzów, Gutowski, troszkę niepewnie w ten dribbling, szuka sobie tutaj miejsca, jest Turzyniecki, dobrze odskrzydla akcję, Turzyniecki, piłkarz ruchu niepewnie wybija piłkę, a Rafał Wolsztyński finiszuje to wszystko, 3-0 dla Widzewa, 84 minuta. Jakże precyzyjnie i jakże pewnie trafił do siatki. Zmiana jeszcze nie przeprowadzona, obejrzyjmy. Wołał pan, panie Dariuszu, wołał pan o tę asystę, o to podłączanie się do akcji Łukasza Turzynieckiego. Można? Można i trzeba. Można. Proszę, Rafał Wolsztyński znowu celebruje bramkę, wskazując na swoje nazwisko na koszulce. No mówiłem o tym, że to dla Rafała Wolsztyńskiego ale też interwencja mecz bramkarza nie najwyższej klasy. Szczególny, ale docenimy to, co zrobił Wolsztyński. Naprawdę to trzeba pokazywać napastnikom, jak należy zachowywać się, kiedy piłka spada pod nogi. Jeden bardzo proste momentami popełniane przez zawodników ruchu. Dobre dośrodkowanie w pole karne. Tam niepotrzebnie dwóch. Marcel Stefaniak. Widzę, teraz dopiero dostał sygnał, że ma biec do zmiany. Dobrze, Wolsztyński do Gutowskiego w polu karnym, tylko Pięczek. I nic z tego nie ma. Ale tutaj nie przeczytał tego wszystkiego Michał Mokrzycki. Sędzia kończy to spotkanie, widzę, w końcu wygrywa na własnym stadionie 3-0. 13 strzałów Widzewiaków, 6 piłkarzy ruchu, 6 celnych z tego.